Dzień dobry. Witam wszystkich gości i sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 1 czerwca 2022 roku. Na webinarze Skyward Community tematem technologia, możliwości rozwoju inwestowania kłania się speaker Janusz Tomczak, grupa SWC Polska Team.pl. Macie tu Państwo w mojej zakładce mój numer telefonu. Jakby były jakieś pytania, proszę dzwonić od godziny powiedzmy 7 rano, za wcześnie, od 8 do 23 nawet. Wyłączając piątek od godziny powiedzmy od zachodu słońca do niedzieli do rana. W tym czasie nie pracuję, w tym czasie świętuję, także już by musiała być sytuacja po prostu wojenna, żebym to odebrał. Dobrze, to tyle wstępu. Drodzy Państwo, zaczynamy. Będziemy dzisiaj mówić o transporcie strunowym. Kilka słów o sobie. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Widzicie Państwo 1990-2023. Własna działalność gospodarcza. 2002-2007 studia marketing. Studia wyższe, zarządzanie zasobami ludzkimi, ukończone tytułem magistra, się pochwalę Państwu. 2016, inwestor SWC, w tym czasie już zainwestowałem w nasz projekt, drodzy Państwo. Natomiast w roku 2018 i 2019 odbiłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, organizowaną przez naszą firmę. Trwało to ponad 18 miesięcy. I zakończone to szkolenie było w maju w Dubaju w roku 2019 i uzyskaniem dyplomu i statusu ambasadora Skyward Community. Drodzy Państwo, ja z firmą jestem związany, już widzicie, przeszło 7 lat. Byłem na organizowanych przez firmę tak zwanych ekofestiwalach. Były to takie spotkania plenerowe, organizowane począwszy od roku 2016, był pierwszy, 17, 18, 19. I wtedy nastąpiła przerwa ze względu na pandemię i sytuację tą militarną na wschodzie. Natomiast mamy informację, że w tym roku, w roku 2023, będzie organizowane spotkanie takie stacjonarne w dwóch naszych centrach, mianowicie w Marina Horce, to jest nasz pierwszy taki poligon testowy, który znajduje się na terenie Białorusi. W Marina Horce, to jest około 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi, i drugi nasz ośrodek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tam będzie organizowany po raz pierwszy w takiej skali. Na te wydarzenia były pewne warunki, żeby się partnerzy, jak to mówią kolokwialnie, załapali. Ja te warunki spełniłem, drodzy Państwo, i informuję Was wszystkich serdecznie, że i z radością, że w tym roku, w miesiącu lipcu, jeszcze firma nam poda w jakim to okresie, jedziemy na ekofestiwal do Marina Horki. Ja będę tam już po raz czwarty w tym centrum testowym. Jestem bardzo ciekawy, co tam się zmieniło od tych kilku lat, ponieważ są dobudowane nowe trasy. Oprócz mnie na ten wyjazd zakwalifikowali się jeszcze Krzysztof Dawidiuk, którego serdecznie pozdrawiam tutaj z łącza, bo to jest mój partner bezpośredni w Skyward Community, z którym pracujemy od kilku lat. On również kończył to szkolenie dla ambasadorów, jak również speakerów. I nasz nowy kolega, który dołączy do nas, który też w biznesie jest od 2 czy 3 lat, Jan Wyrębkowski, którego znacie między innymi z prowadzenia innych biznesów. I tyle wstępu, drodzy Państwo. Zaczynamy teraz mówić o transporcie strunowym, o jego twórcy. Ponieważ mam dzisiaj trochę informacji do przekazania, a mam ograniczony czas, bo w tej chwili mija 60 minut i po prostu system z automatu rozłącza nagranie.
Spotkaliśmy się tutaj, drodzy Państwo, dla technologii transportu strunowego. To jest jego twórca, wynalazca, pan Anatolij Junicki. On jest naukowcem, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002. Członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Już tłumaczę. Pan Junicki kształcił się i zdobył tytuł inżyniera w latach 70. w ówczesnym Związku Radzieckim. Jest z wykształcenia konstruktorem rakiet kosmicznych, silników rakiet kosmicznych. I zaczynał swoją karierę na Bajkonurze, czyli to jest taki odpowiednik amerykańskiego NASA. Jest założycielem grupy spółek UST i generalnym projektantem Junicki Strange Technologies INC. I dzięki temu panu, żeśmy się tutaj, drodzy Państwo, znaleźli. Pan Junicki, drodzy Państwo, stworzył firmę Junicki Strange Transport. I ta firma to są UST, ten naznaczek to jest pochodna technologii transportowo-infrastrukturalnych. Nasza filozofia to przede wszystkim transport powinien być rozwiązaniem problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się na ziemię po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad zwiększeniem optymalizacji aerodynamiki i zwiększeniem prędkości z zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. Nasze moce produkcyjne UST to jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich m.in. jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolija Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Ja to wszystko będę wyjaśniał później. I nasz kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych, infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu dwa słowa wyjaśnienia. Drodzy Państwo, my niebawem wejdziemy i już mamy podpisane kontrakty komercyjne, tak zwane celowe, czyli to jest to, o co nam najbardziej chodzi, abyśmy tą technologię sprzedawali na zewnątrz. I w każdym takim projekcie firma będzie miała około 20% udziału własnego. Te 25% będzie przeznaczone m.in. na rozwój, na technologię firmy, jak również na szkolenie kadr. Kadr, które będą w przyszłości obsługiwały wszystkie te centra, trasy, zarówno jeżeli chodzi o obsługę tą taką techniczną, jak i ten cały system napraw i z tym wszystkie związane sprawy. I w tych 20% również będzie część zysku wypracowanego netto, w tych 20% będzie przekazywane na wypłaty dywidendy dla swoich udziałowców, do których między innymi zaliczacie się Państwo, ci, którzy tutaj jesteście, albo ci, którzy będą z nami w przyszłości. Testowanie i certyfikacja. Transport UST ma dwa centra certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w miejscowości Sharjah i w Emiracie Sharjah. Byłem tam w roku 2019 i w Marina Horce, to jest na Białorusi,
I tam również mamy swoje centrum testowe, w skład których wchodzą inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. To wszystko nam umożliwia praca właśnie w tych ośrodkach. Oprócz tego mamy certyfikat zgodności wydawany z TÜV SVC Standardizacją certyfikacją. Świadczy on o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład który wchodzą iPod, nawierzchnia strunowa String Rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Poprzez nasze biura, drodzy Państwo, mamy tych biur w tej chwili około 50. Tam jest zatrudnionych ponad 600 specjalistów z różnych dziedzin i to właśnie te nasze biura realizują te zamówienia i te wyzwania, które stoją przed nami. Transport pasażerski UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony do transportu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, więc możemy ją zarówno projektować do nowych miast, jak i implementować do już istniejących. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców. To jest właśnie to, że widzicie tutaj Państwo te nasze podpory. OK, mamy je tutaj. Już rysujemy. Tutaj mamy te nasze wieże i usytuowane są na górze, na tych naszych trasach, nasze struny, które są podstawą naszego transportu, naszej technologii, po nim poruszają się nasze pojazdy. Nasz transport pasażerski jest uzupełniony również o transport towarowy. Jest on niezwykle ważną gałęzią naszej firmy, ponieważ uzupełnia ofertę, jak również rozszerza ofertę taką biznesową, bo mamy tutaj bardzo duże zainteresowanie naszych przyszłych inwestorów, jeżeli chodzi o przewozy towarowe i ładunki zarówno zamknięte, płynne, jak i sypkie. W skład którego wchodzą Unitransu 4110, to jest ten taki taśmociąg ciągły, Unikondu 4192-01 do przewozu kontenerów, Unitragu 4131 do przewozów materiałów łatwo psujących się, zamkniętych, nawet rozszczepialnych, płynnych i Unitragu 4171 do przewozu materiałów takich sypkich, urobków i tak dalej. Proszę Państwa, mamy w tej chwili, widzicie tu, 7 rodzajów typów pojazdu, od najmniejszego Unividu U4651 do najszybszego naszego pojazdu Uflażu 4362 i pojazdów Unibus U4210 i Unibus UT02 do przewozu pasażerskiego rozbudowanego o możliwość rozbudowy takiej hybrydowej. I teraz kilka słów o tych naszych pojazdach. Ja się tu troszeczkę dzisiaj przygotowałem wcześniej, bo mówiłem, że tych wiadomości jest sporo, żeby to Państwu przekazać. Już porobiłem sobie takie dodatkowe pomoce dydaktyczne, drodzy Państwo. Otóż Univid to jest lekki pojazd podwieszany, jednoszynowy, elektryczny o małej pojemności. On jest przeznaczony do przewozu dwóch pasażerów. Proszę mnie pilnować, jakbym tam mówił o osobach. Ja tego słowa nie lubię, nie używam, bo my jesteśmy żywymi ludźmi, a osoby to są produkty sztuczne, drodzy Państwo. Ma możliwość przewozu w takiej pojedynczej konfiguracji do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. I ja zawsze podkreślam, drodzy Państwo, że tutaj chodzi o
możliwości te przewozowe, gdy jest wybudowana już pełna infrastruktura, więc żebyście mieli tą, drodzy Państwo, świadomość, że mówimy o tym w tym momencie. Ale mam on jeszcze możliwość taką rozbudowy takich sprężonych pojazdów i tutaj możemy ich dołączyć 7 takich pojazdów. Widzicie Państwo? I gdy takie sprężenie następuje, to wtedy te możliwości przewozowe wzrastają nawet do przewozu 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. I prędkość tego pojazdu, drodzy Państwo, to jest nawet do 150 km na godzinę. Także to jest fantastyczne rozwiązanie. Miałem okazję widzieć ten pojazd na żywo w roku 2019, jak byłem na ekofestiwalu Marina Horta. Drugim naszym pojazdem, który jest bardzo atrakcyjny, drodzy Państwo, ponieważ jest on rozbudowany jeszcze o taką jednostkę sportowo-rekreacyjną, on ma taki rowerek treningowy. To jest nasz Unibike. To jest pojazd, w którym wystawialiśmy się pierwszy raz na tak zwanych targach branżowych Unitrans w roku 2016. W Berlinie to są takie targi dla branży kolejowej, transportowej, które cyklicznie się odbywają co 2 lata. I my w roku 2016 żeśmy się z tym pojazdem wystawili, budząc tam oczywiście ogromną sensację i zainteresowanie. On również się porusza z prędkością do 150 km na godzinę. Ma możliwości przewozu 2 pasażerów, natomiast jego możliwości przewozowe w tej konfiguracji pojedynczej to jest od 720 nawet do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. Ale on również ma tą możliwość, drodzy Państwa, sprężenia, czyli dodatkowo dołożenia mu tych kolejnych pojazdów. Może być ich nawet 7. I wtedy jego zdolności przewozowe zwiększają się od 3,5 nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejnym naszym pojazdem jest Unibus. Jest to pojazd elektryczny przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach podwieszenia i nadwieszenia, wersji dwuszynowej lub czteroszynowej. Jego konstrukcja i lokalizacja są zdeterminowane ze specyfikami i wymaganiami klienta. Unibus może być używany jako pojazd pojedynczy, na przykład jako samochód lub autobus oraz jako pociąg składający się z różnej liczby i rodzajów pojedynczych pojazdów. Wyposażony jest w klimatyzację, system audio i system informacji wideo dla pasażerów. Posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. On również może się poruszać z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska jest od 10 do 80, to w zależności jaką on będzie miał wtedy konfigurację, czy będzie rozbudowany po prostu o tę hybrydę. Możliwości przewozowe pasażerów od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w jedną stronę. I drodzy Państwo, on ma również możliwość tego sprężenia od 3 do 7 pojazdów i wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają 12 500 do nawet 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Ja muszę się Państwu pochwalić, a mam czym, bo miałem okazję tym pojazdem jeździć 3 razy. Na ekofestiwalu w roku 2018 jeździłem 2 razy i nie, to nawet 4, bo w roku 2019 również jeździłem 2 razy tym pojazdem. I rzeczywiście, no, wrażenia są niesamowite. Byłem tam z naszymi partnerami, byłem tam też również ze swoim synem wtedy. I muszę Państwu powiedzieć, że jak to się tego dotknie, poczuje i powącha, to jest wrażenie niesamowite. Ja pamiętam wizyty moich partnerów i przejażdżkę po tym, to od razu po powrocie dokupowali kolejne pakiety, żeby zostać jeszcze większym udziałowcem, jak są na dzień dzisiejszy. Serdecznie pozdrawiam tutaj Krzysztofa Dawidziuka, bo on wie, o czym ja mówię w tym momencie. I Mariusza Jureckiego, który w tym momencie gdzieś przebywa na Jeziorach Mazurskich. I kolejny pojazd, Unicar. Stylowy, wygodny pojazd elektryczny zaprojektowany, aby uwolnić ulice miast i korków. On, proszę Państwa, ma za zadanie być takim jak odpowiednikiem tych pojazdów takich przegubowych, jak macie te autobusy takie przegubowe, jak macie tam tramwaje, trolejbusy. Ja byłem tydzień temu w Warszawie i też takim pojazdem, takim przegubowym, to miałem okazję jechać.
Autobusem oczywiście. Do 150 km na godzinę się porusza. Jego pojemność pasażerska to jest 6 pasażerów albo, drodzy Państwo, możliwość sprężenia i wtedy te ilość tych pasażerów wzrasta tak geometrycznie, bo jeżeli byśmy wzięli ten pojazd i go tutaj oddzielili w tym miejscu, to mamy wtedy taki pojazd pojedynczy, wtedy jest 6. Natomiast jeżeli zwiększymy o te kolejne, tutaj widzicie sekcje, to jego możliwości pojazdowe momentalnie wzrastają. Może przewozić do 1500 pasażerów w obie strony na godzinę, natomiast w momencie, kiedy go sprężymy nawet do 7 takich pojazdów, to jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 7000 pasażerów na godzinę w obie strony. No i proszę Państwa, pojazd, no, który muszę Państwu powiedzieć, miałem okazję go widzieć, siedzieć, dotykać go, wąchać, nawet miałem okazję go przytulić, tak jak pan Junicki to zrobił w roku 2018 na targach w Berlinie. Tych Inotrans. Byłem tam w środku, no naprawdę on jest wykończony jak najlepsze takie auta. Takich topowych marek, wiecie Państwo, Ferrari, Maserati, bo to jest ta półka. Ja pamiętam, że wtedy, jak byliśmy na ekofestiwalu i ten pojazd był wystawiony, to obok stała Tesla pana Junickiego, prywatne jego auto, żebyśmy mieli takie porównanie, jakie to są technologie, drodzy Państwo. I cóż to nasze cudo może zrobić, proszę Państwa? Jechać z prędkością do 600 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska to jest między 6 a 46 pasażerów, w zależności jakie będą systemy rozbudowania. Ja byłem w tym pojeździe, gdzie było 6 pasażerów. Dalej, on może przewieźć nawet do 50 000 pasażerów na godzinę w obie strony. To jest konkurencja dla transportu tych kolei, tych bardzo szybkich, jak również ja uważam, że to jest bardzo duża konkurencja do transportu samolotowego. Ale co jest jego taką cechą szczególną, to jest to, że jego współczynnik oporu powietrza, proszę Państwa, jest na poziomie C0,06. Najlepszym konstruktorom, inżynierom pojazdów takich samochodowych, wyścigowych, tu taki typu mamy bolid, udało się uzyskać współczynnik na poziomie 0,2. Mamy tutaj przykład pokazany na tym slajdzie Porsche 997 i 028. I teraz do czego ja dążę? Pojazdy takie, które my używamy, te pojazdy samochodowe, tam, którymi się poruszamy, jednej klasy lepszej, czy wyższej, czy niższej, to nie ma znaczenia, one mają współczynnik na poziomie 0,4. A ten opór powietrza to wiąże się z tym, drodzy Państwo, że im większy opór, tym jest większe spalanie paliwa. Czyli ta jazda jest po prostu droższa. Te współczynniki, które udało się uzyskać panu Junickiemu, to po prostu to jest a wykonalne, żeby to konstruktorzy tradycyjnych samochodów uzyskali. I no jest to informacja taka, która cieszy, drodzy Państwo, bo mamy tą ogromną przewagę technologiczną nad transportem tradycyjnym. No i pojazdy te użytkowe, tu mamy pojazd Unitrak, on jest opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu. On jest przeznaczony do transportu dużych płynnych, materiałów niebezpiecznych, psujących się i nieporęcznych towarów. Unitrak rusza się po tych naszych eskapadach. Widzicie Państwo, on ma takie możliwości, że nawet może dojechać do klienta na 10 000 km, jeżeli będzie wybudowana infrastruktura i poruszać się z prędkością do 150 km na godzinę, a jego możliwości przewozowe to nawet 100 milionów ton rocznie. I zobaczcie Państwo, jak to wszystko wygląda w stosunku do naszej konkurencji, gdzie my możemy 24 godziny na dobę jeździć, a przechodzimy płynnie właśnie do Unikontu, bo to jest pojazd, który będzie przeznaczony do przewozu kontenerów. Wiecie Państwo, jakie to są zawali drogi, te kontenery na naszych drogach, tak? Może jechać z prędkością do 120 km na godzinę. Wierzę, że większość z Państwa, którzy jesteście tu dzisiaj z nami na webinarze, jeździła samochodami, nieraz jeździła na autostradzie i widzicie, co się dzieje, gdy taki tir próbuje wyprzedzić drugiego i mamy kilka albo kilkanaście kilometrów zawalone, bo
panowie tam 2 czy 3 kilometry więcej się ciągnie, a cała pozostałe samochody osobowe za nimi po prostu stoją w kolejce. Ale te nasze pojazdy, drodzy Państwo, mówię, 120 km na godzinę i mogą przewozić te towary 24 godziny na dobę, więc tu nie ma tych obciążeń typu taki, że kierowcy, no szacunek dla tych panów, którzy wożą te ogromne ładunki, mają ograniczony czas, bo pracują na tych tak zwanych tachografach. I Unitrans jest to system ciągłego towaru, taśmociągu do przewozu materiałów sypkich takich, drodzy Państwo, do przewozu. One znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle wydobywczym, naftowym, węglowym, hutniczym i budowlanym. On działa jako taki wydajny sposób dostarczania minerałów w porównaniu z pojazdami takimi samobieżnymi i Unitrans można połączyć z linią ruchu do przewozu tych naszych Unitrucków. Także jego możliwości przewozowe to jest 36 km na godzinę, natomiast możliwości obróbki tej towarowej to nawet 100 milionów ton rocznie. Dalej. No i sport morski. Proszę Państwa, tu mi się zawsze uśmiech na twarzy pokazuje, bo ja naprawdę ten system to uwielbiam. No. Jakie to jest genialne rozwiązanie, drodzy Państwo. Nie musimy budować portów, doków, aby dostarczyć no, setki milionów ton towarów praktycznie 24 godziny na dobę. I wyobraźcie sobie, że wybudują taką platformę, jak tutaj widzicie, która może przyjmować takich masowców na głębokość, proszę Państwa, i odległość 5 do 10 kilometrów od portów, tak, czy tam lądu do głębokości nawet 25 metrów bez konieczności budowania tych wszystkich systemów takich portowych, to jak to skraca czas, jak to oszczędza pieniądze. Ja wam kilka razy rysowałem ten półwysep, który tam, powiedzmy, że to jest Indie, tak? I tu macie jeden port, tu macie drugi port. I jakie są te możliwości? Albo tak, tak, drodzy Państwo, albo tak. A teraz sobie wyobraźcie, że możemy takich punktów zrobić w ten sposób. Kilka albo kilkanaście. Jak to rozładuje i ulepszy transport i tą całą logistykę. Ale to wszystko pieśń przyszłości i wszystko przed nami. Macie tutaj pokazany, widzicie, taki system bezzałogowy, gdzie te nasze pojazdy unikąty dostarczają na tej specjalnej platformie do tych masowców, kontenerowców wszelkie towary. Możecie to zobaczyć w naszych biurach, w zakładce dla partnera, tam są tak fajnie pokazane takie filmy w takiej animacji komputerowej. Zobaczycie sobie wszystko to dokładnie. No i miasta linearne, drodzy Państwo, projekt, który współ jest istniejący z transportem strunowym, bo to jest taka symbioza naszego transportu, proszę Państwa. To są dwa projekty, które się wzajemnie uzupełniają, ponieważ pan Winicki, te granty, które dostał w 1998 roku i 2002 roku, to dotyczyły właśnie budowy miast linearnych. Te miasta linearne to są coś takiego na zasadzie takich miast polis, jak to kiedyś było w tej starożytnej Grecji. To są miasta samowystarczalne, a komunikacja między nimi i energia wymieniana jest właśnie na zasadzie tej naszej linii tras strunowych. To są te miasta linearne, to są takie osiedla typu miejskiego, klastrowego, harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Jak również można je budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w tym miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szlifie kontynentalnym. Tu taka ciekawostka dla Państwa. Jeden z naszych działów inżynieryjnych zajmuje się produkcją humusu, czyli to jest tej ziemi takiej urodzajnej. W roku 2019 była taka akcja w firmie organizowana, że partnerzy, którzy przyjadą na ekofestiwal, żeby przywieźli po 2 kg ziemi, żeby ją nasi naukowcy mogli zbadać, no i spróbować wyprodukować taki produkt, gdzie później będzie można taką ziemię dostarczyć
aby uzyskać oczywiście bardzo wydajne plony. To się udało naszym inżynierom, naszym naukowcom, ponieważ najprawdopodobniej pod koniec tego roku właśnie ruszy program z produkcją tego naszego humusu. To jest taka informacja na 90%, że to w tym roku jeszcze się stanie. Także drodzy Państwo, jakiś tam margines jeszcze tego błędu może być, no ale to rozumiemy. No, sytuacja jest taka, a nie inna na świecie, tak? No i podstawa naszego transportu, czyli mamy tutaj budowę naszej szyny w niezależności od konstrukcji, czyli zamknięty korpus stalowy, wewnątrz pręty, naciągnięte, naprężone, w specjalnej otulinie betonowej, zespawane. Zadaniem tego betonu jest przede wszystkim ochrona tych strun, jak również ma za zadanie pochłaniać hałas. No i na górze nakładka stalowa, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. Muszę trochę przyspieszyć, drodzy Państwo, bo widzę, że to już 19:32, a ja się dzisiaj tu rozgadałem za mocno. I zobaczcie, bez względu na to, jaką przyjmiemy konstrukcję sztywną, czyli tutaj kratownicę, czy półsztywną, czy elastyczną, wszędzie ta konstrukcja będzie jednakowa, czyli zamknięty korpus, struny w środku i wypełnieniem betonu. Mamy również taki system automat Popel Mover, standard Community. To jest APM, to jest taki system do takiego bezpiecznego przewozu pasażerskiego i przy naszych pojazdach polega to na tym, że odległość między pojazdami nie może być mniejsza niż 50 metrów albo odstępów czasowych 2 sekundy. To chodzi o to, że ten system jest tak skonstruowany, że my możemy go w pewnym momencie trochę sterować ręcznie, bo jeżeli tam powiedzmy idziemy do pracy czy do szkoły rano, no to tam zwiększamy ilość tych pojazdów, natomiast w tych godzinach południowych możemy troszeczkę to ograniczyć. To jest między innymi po to, żeby ta intensywność tego transportu była efektywna. O, dobre słowo, efektywna. I nasza budowa układu napędowego, proszę Państwa, system przeciwwykolejeniu, to jest ważny element, my mamy to opatentowane, w tamtym roku żeśmy w marcu uzyskali certyfikat na to. Koło, które jest jednocześnie silnikiem i elementem hamującym i nasze akumulatory, tu powiem słowo takie, w tamtym roku udało się panu Jenickiemu, naszym inżynierom, uzyskać 5000 cykli rozładowań i naładowań. W najlepszych samochodach elektrycznych w tej chwili taki system jest na poziomie 1000. Więc zobaczcie Państwo, jaka to jest żywotność tych naszych pojazdów, bo pamiętajcie, że my będziemy budować trasy na 100 lat, więc to wszystko jest niezwykle ważne. Natomiast informacja dla Państwa, nie będziemy tych naszych akumulatorów, tych możliwości sprzedawali do producentów pojazdów samochodowych. I inteligentny system sterowania, drodzy Państwo, to już jest wyższa szkoła jazdy. Tu już zaczynamy z najbardziej zaawansowanymi, nowoczesnymi technikami. Tu chodzi o sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiorami big data i blockchainem. I w skład tego wchodzi inteligentny system sterowania, to jest zarządzania ruchem, pokładowy inteligentny system sterowania, więc to, co tam mamy, drodzy Państwo, w naszych pojazdach i system bezpieczeństwa i komunikacji, to jest między pojazdami. Do tego jeszcze dochodzi ten technogenny charakter tradycyjnych środków transportu i bezpieczeństwa, który mówi, że transport strunowy ma dużo mniejszy wpływ na zakłócenie ruchu powierzchniowych wód, ponieważ my jesteśmy na drugim poziomie. Nie mamy takiego ogromnego wpływu negatywnego na siedliska naturalne i szlaki migracyjne ptaków i zwierząt. Wiele hektarów ziemi nie jest wycofanych z użytku gospodarczego. Do tego dochodzą jeszcze hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne oraz zanieczyszczenie powietrza. Dalej. Według Akademii Rosyjskiej Nauk, UST, okazał się najbezpieczniejszym systemem transportowym i zgodnie z normą ISO 2394, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji ITD. Przede wszystkim poprzez swoją wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o około 100 razy.
Dalej, minimalna odległość między dnem pojazdu a podłożem wynosi 4,5 metra. I dalej, drodzy Państwo, to, że my nie mamy skrzyżowań, to zwiększa nasze bezpieczeństwo o kolejne 10 razy. Tak jak Wam mówiłem, według Rosyjskiej Akademii Nauk ta technologia transportu cudowego jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obecnie stosowanymi systemami transportowymi, czyli transport kolejowy, drogowy, kolej magnetyczna. Do tego dodałbym kolej morską i ruch lotniczy. Dwa, trzy zdania na temat naszych, proszę Państwa, właściwości takich eksploatacyjnych, zanieczyszczeń środowiska i wskaźników. To też musicie wiedzieć, ponieważ koszty eksploatacji, czyli tu chodzi o budowę w zależności od tego, jaki zastosujemy system, czy to będzie system lekki, czy tam już ten najdroższy tej kratownicy, no to koszt jednego budowy kilometra bieżącego waha się od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący. Natomiast skrajnie metro nawet może kosztować ponad 150 milionów za kilometr bieżący. Ale ważna jest również stopa zwrotu, że przy wybudowanej infrastrukturze nasze drogi strunowe mogą się nawet, drodzy Państwo, spłacić w zaledwie 8 lat. A przy wybudowanym metrze ten czas tej zwroty stopu może być nawet na poziomie 40 lat, a już czytałem też takie informacje, że może się nigdy po prostu nie spłacić. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, również tutaj jesteśmy liderem, ponieważ, drodzy Państwo, my nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi, nie asfaltujemy, nie betonujemy, nasz transport jest wyniesiony na drugi poziom, przede wszystkim korzystamy z odnawialnych źródeł energii, OZE, czyli wiatru, wody, spalania śmieci. To służy do napędu naszych pojazdów. Dalej, jeżeli chodzi o wskaźnik wypadkowości, to jesteśmy tutaj również liderem. Tu jedynym naszym konkurentem jest metro, ponieważ metro się porusza na minus jeden, jak to mówią, my jesteśmy na plus jeden poziomie i te zagrożenia wtedy są mniejsze. Jeżeli chodzi o pozostałe czynniki, to tutaj jesteśmy również liderem, jeżeli chodzi o te wskaźniki. No i teraz kilka słów o naszych ośrodkach testowych. To jest zdjęcie z 2019 roku. Ja, drodzy Państwo, jak dobrze pójdzie, to w miesiącu lipca, już w sierpniu to na pewno, pokażę Wam jeszcze najnowsze zdjęcia, bo tam będę na tym ekofestiwalu w tym roku. Pokażę Wam, co jest dodatkowo wybudowane, bo jak ja już byłem w roku 2019, to ta infrastruktura była tam naprawdę dobrze zagospodarowana. Tam drogi, kostki porobione, asfalty z dojściami do tych naszych tras testowych. Natomiast chcę zobaczyć również te miejsca, gdzie są te doświadczenia z kołem, z humusem, bo to mam nadzieję, że nas wtedy do tych laboratoriów tam wpuszczą. Jest to teren o ponad 40 hektarów, blisko 50, zagospodarowany przez naszą firmę. Dostaliśmy go od ówczesnego, obecnego prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki. Był to teren po poligonie takich opancerzonych pojazdów. Żeśmy go dosyć długo rekultywowali, bo ponad 6 miesięcy. No i co tu jeszcze dodać? No i jest to atrakcja turystyczna Białorusi w tej chwili, proszę Państwa. Także tam zorganizowane wycieczki nawet jeżdżą. Tu macie przykład zdjęć z natury. Widzicie tego Univida, drodzy Państwo, którego też miałem okazję widać z natury. Macie filozofię naszej firmy, czyli pojazdy poruszają się na drugim poziomie, natomiast na dole rośnie roślinność, trawa, zboża, to co możemy wykorzystać do naszej produkcji rolnej, czy takiej użytkowej, nawet do produkcji czystego powietrza i niezanieczyszczania. No i nasz budynek, gdzie dokowane są nasze pojazdy. Taras górny jest takim tarasem widokowym. Widzicie tutaj przykład wykorzystania eskapady, czyli tutaj pojazdy mogą się zarówno poruszać na górnym i dolnym poziomie, zarówno towarowe, jak i osobowe. Natomiast tutaj w Malinachorce na tym poziomie numer 0 jest zrobione Muzeum Techniki, gdzie jest pokazana praca jako panieński przyrząd deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Byłem tam, okazję miałem to widzieć. Następnie przekażę Państwu większą relację już po naszej wizycie w Malinachorce w tym roku, w lipcu. No i drugie nasze centrum innowacyjne w Szardży.
To jest ośrodek, gdzie naprawdę mocno są skonsolidowane teraz prace. Tutaj są budowane nasze cztery trasy, gdzie już mamy certyfikowane, gdzie mamy również wystawiony nasz ekodom, który jest między innymi taki pokazanym, jak można zbudować właśnie te miasta linearne. Jest to ośrodek, znaleźliśmy się tam w takim ośrodku, gdzie pod auspicjami amerykańskich uniwersytetów budowane są takie najnowsze, pokazane technologie z dziedziny inżynierii, budownictwa, rolnictwa, techniki. I my między innymi z naszym transportem znaleźliśmy się w tym ośrodku dzięki uprzejmości i dużej pomocy władcy Emiratu Szardży. I tyle na temat transportu stunowego, drodzy Państwo. Reasumując, UST innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nadziemny, od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe mogą jeździć z prędkością 120 km, osobowe od 150 do pasażerskie pojazdy, przepraszam, pasażerskie od 150 nawet do 600, bezpieczny, na drugim poziomie, ekonomiczny, tani budowy, w eksploatacji, łatwo integralny, nowe, stare budownictwo można implementować i przyjazny środowisku. Tyle, drodzy Państwo, reasumując. A teraz przechodzimy do naszych aktualnych promocji. Jesteśmy w etapie 15, pierwszym podetapie. Jest to, drodzy Państwo, już od 10 maja, żeśmy przeszli na etap 15, więc to, co nam oferuje firma. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że ten projekt, w którym jesteście tutaj w tej chwili i my zaangażowani, zaczął się w roku 2015, natomiast pomysł powstania technologii transportu stunowego waha się od roku 1978, czyli ponad 40 lat. I to wszystko przez ten czas rozwija pan Junicki teraz ze swoją grupą inżynierów. Jesteśmy w roku 2023 naszej implementacji, czyli wychodzeniem na rynki zewnętrzne. Jest etap 15, finalny. Etap 15, finalny to jest etap, w którym, proszę Państwa, mamy certyfikowaną naszą technologię. Uzyskaliśmy, wybudowaliśmy jeden projekt komercyjny, mamy wypłaconą przynajmniej jedną dywidendę dla swoich udziałowców i wychodzimy z tą naszą technologią i sprzedajemy tę naszą technologię na rynki zewnętrzne. Do naszej firmy, do Skyward Community, drodzy Państwo, firma, która pozyskuje środki nad wprowadzaniem technologii transportu stunowego. Możecie się Państwo zapisać za darmo. Tu nie ma obowiązku wpłacania jakichkolwiek pieniędzy. To nie o to chodzi. My zorganizowaliśmy tą naszą firmę na zasadzie crowdfundingu, czyli społecznościowego finansowania i ci partnerzy, którzy zaufali w technologię, są jej gorącym propagatorem, mogą to robić na różne sposoby. Jeżeli macie takie możliwości, możecie zainwestować w firmę poprzez zakup pakietów. Macie tutaj kilka możliwości na raty i za gotówkę. Od pakietów takich Inotrans, to jest taki pakiet, który jest za 3000 dolarów. I to jest pakiet, drodzy Państwo, który w danym etapie, pod etapie ma taką wysokość, o jest, wyszło mi z głowy. Zaraz sobie przypomnę. Taką wysokość, no, położonego centa na dolara. I ten, i no proszę Państwa, zapomniałem to słowo, no kurczę. Może mi ktoś poda na czacie, jak się, bo się zgubiłem, drodzy Państwo. Nie współczynnik, tylko... O Boże. No, pomóżcie mi. Halo. Dyskonto. Dziękuję Pani Heleno. No właśnie. Bardzo dziękuję. No się po prostu zaciąłem. To wiecie Państwo, nieraz tak jest. I to dyskonto to właśnie świadczy o tym, ile my kładziemy centów na dolara. To jest taka nasza przyszła inwestycja. Bardzo dziękuję jeszcze raz Pani Helenie. I w tym etapie 15, pierwszym podetapie mamy takie oto dyskonta, drodzy Państwo. Mamy również pakiety na raty i za gotówkę. Oczywiście za gotówkę mam tu na myśli, i tak trzeba robić przelew, ale to jest wtedy zapłata jednorazowa. Pakiety jeszcze dwa takie ciekawe dla naszych dzieci. Dzisiaj Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom składam najlepsze życzenia.
Oby wasi rodzice i wy myśleli o waszej przyszłości, a przyszłość to między innymi transport strunowy, drodzy państwo, bo to będzie raz, że dla was bezpieczny środek transportu, a jeżeli będziecie jego udziałowcem, to w przyszłości będziecie bardzo zamożnymi ludźmi. Więc ja wam tego życzę z całego serca. Ten pakiet, na przykład maluszek, to jeszcze się tym, proszę państwa, charakteryzuje, że kupujemy taki pakiet na opiekuna rodzica, natomiast trzeba dołożyć metrykę urodzenia tego dziecka. I on po uzyskaniu pełnoletności uzyskuje wtedy pełny dostęp do swojego tego, do swoich tych udziałów, oczywiście po przejściu tej całej procedury dokumentacyjnej. Oferowane najwyższe dyskonto w tej chwili w firmie to jest, proszę państwa, 47. Jeszcze raz pani Heleno, dziękuję. Mamy pakiet za 150 tysięcy dolarów. On jest za gotówkę. Jest w nim 7 milionów 50 tysięcy udziałów i on kosztuje 150 tysięcy dolarów. To jest naprawdę już dużo pieniędzy, ale ja państwu życzę takich zakupów, bo każdy dolar, pamiętam jak pan Niemiecki mówił, wpłacony, to on nie idzie gdzieś tam w eter, tylko po prostu wspomaga tą naszą technologię transportu. A chcę państwu powiedzieć, że uzyskaliśmy i firma uzyskała i my jesteśmy między innymi przyczyną do tego, że firma poprzez swoją racjonalną wykorzystanie naszych środków uzyskała w roku 2022 na koniec roku samowystarczalność. Gratulacje dla firmy i dla naszych właścicieli i dla wszystkich ludzi, którzy nad tym pracują. Dalej, mamy pakiety również duże na raty, drodzy państwo. Widzicie, to taki najniższy pakiet za 5 tysięcy dolarów i najwyższy za 50 tysięcy dolarów. Z różnym dyskontem od 29 do 40. I to są takie raty na 5 miesięcy i taki przykładowo pakiet ratalny na 50 tysięcy to jest 5 rat po 10 tysięcy. No i takie najbardziej popularne wśród naszych udziałowców pakiet start za 250 dolarów i powiedzmy pakiet biznes za 2000 dolarów, drodzy państwo. I tu mamy z takim dyskontem od 17 nawet do 24. Ważne jest, żebyście te pakiety, drodzy państwo, które kupujecie, uzyskali w tej odsłonie 1.15. Ja wytłumaczę wam dlaczego. Ponieważ jak wyjdziemy na rynki zewnętrzne, to później będą projekty komercyjne i tylko ci partnerzy, którzy zaufali w projekt i go wspomogli w tej pierwszej odsłonie 1.15, będą mogli później inwestować w te projekty celowe, a to będzie bardzo szybka stopa zwrotu. No i mamy jeszcze pakiety dla naszych partnerów, którzy za pomocą swojej pracy marketingowej promują nasz biznes i nasz transport strunowy. Jak ja państwu powiedziałem, że może każdy do firmy się zapisuje za darmo, jeżeli ma możliwość zainwestowania, to inwestuje od razu, jeżeli nie, to może swoją pracą doprowadzić do tego, że będzie budował swój portfel możliwości takich inwestycyjnych na tak zwanym koncie bonusowym. O co to chodzi? Jeżeli jeden z waszych partnerów, z waszego linka dokona inwestycji, zakupu, to wy wtedy, drodzy państwo, z tego polecenia, z waszego linku, co się zarejestruje do firmy, otrzymacie 15%. To jest w biznesie, tym ubezpieczeniowym, to się nazywa prowizja i też tą nomenklaturą się tutaj będziemy operować. I z tej prowizji, drodzy państwo, dostajecie wpłatę na to konto, te pieniądze wchodzą na konto bonusowe. Widzicie, tu mamy 250, 400, 1000, 1800. Tu jest nawet nieco wyższe to dyskonto. I z tego możecie sobie później dokonać własnej inwestycji. Wiecie, jak to mówią. W marketingu jest tak. Albo masz czas i pieniądze, albo masz czas, pieniądze, albo masz jedno i drugie. Więc ci, co mają pieniądze, mogą od razu zainwestować. Ci, co nie mają pieniędzy, a mają czas poprzez swoją pracę marketingową, mogą po prostu uzyskać pełnoprawne uczestnictwo w naszym projekcie. I konto takie akcyjne, inwestycyjne, to jest dla partnerów, którzy mogą sobie zakupić nawet od 50 dolarów, drodzy państwo, swój udział, nawet do 150 tysięcy. I to jest też takie konto, że jakbyście mieli jakiś tam system ratalny, a zdarzyłoby się jakieś tam nieszczęście u państwa, to te pieniądze nie giną, tylko po półtora miesiąca do dwóch są przekazywane na to konto takie akcyjne i stamtąd możecie sobie dokonać inwestycji. No i mamy wiadomości i pytania. Dzisiaj jest ich sporo, bo
Aż, drodzy Państwa, 6. Jeżeli Wy macie jakieś pytania, to proszę się szykujcie tam szybciutko, bo ja mam trochę do przekazania tych wiadomości. Natomiast jeżeli nie zdążymy, to zapraszam na nasze sieci społecznościowe i tam będę oczywiście w miarę swoich możliwości i wiedzy przekazywał Państwu informacje. Otóż, rozwiązanie UST w centrum uwagi na wystawie w Abu Zabi. Macie Państwo tą świadomość, że nasz ten dział taki marketingowy, promocyjny, on cały czas pracuje nad tym, żeby nasza ta technologia była znana i szerzone wiadomości na jej temat na całym świecie. I teraz co się stało? Pojazdy UST stały się częścią ekspozycji, która zgromadziła gości na Narodowym Centrum Wystawienniczym w Abu Zabi w ramach wystawy Nobile Life ME 2023. To był taki dwudniowa taka wystawa. I co tam się okazało? Że unikar pasażerski został zaprezentowany na wystawie jako rozwiązanie, które można wdrożyć na Bliskim Wschodzie. Goście stoiska zapoznali się z możliwościami kompleksów transportowo-infrastrukturalnych UST oraz ocenili możliwości wprowadzenia przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego transportu nadziemnego. Udział w wydarzeniu był krokiem w kierunku nawiązania nowych kontaktów biznesowych. I teraz proszę zobaczyć, kto był organizatorem tej wystawy. Organizatorem wystawy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich byli Ministerstwo Energetyki i Infrastruktury i Departament Kultury i Turystyki Instytut Innowacji technologicznej. Widzicie Państwo, na jakim to szczeblu była organizowana ta wystawa. I my na takich wystawach jesteśmy obecni. Dalej. O, i tu jest propozycja dla naszych partnerów, którzy wzięli udział w tej promocji Unii 74. To była ta promocja na urodziny naszego twórcy, pana Anatolija Junickiego. Ona co roku wraz z urodzinami jest jakaś tam oferta przedstawiana. To jest bardzo dobra oferta dla naszych partnerów, ponieważ tam jest bardzo taki duży dyskont. I teraz z radością informujemy, że wszyscy partnerzy biorący udział w promocji Unii 74 mają możliwość skorzystania z propozycji zamkniętej. Zamknij swoje zobowiązanie Unii 74 przed 2 czerwca do godziny 18 plus 3, czyli 18 godzina czasu moskiewskiego plus 3 to będzie 19, 20, 25, do 22 jutro, drodzy Państwo. I zdobądź kupony dostępu do promocji Unii 74 dla swoich znajomych. Za każde spłacone zobowiązanie ratalne otrzymasz 3 kupony. Czyli jak macie tam Państwo na przykład tam u siebie, u swoich partnerów, jednego, dwóch, jeżeli byście to jutro spłacili, to dostaniecie jeszcze trzy takie kupony na każdego partnera. Jeżeli macie 3 takie zobowiązania i też spłacicie do jutra, to uzyskacie znowu kolejne 3, czyli takich zobowiązań już możecie otrzymać 9. Ale o ile to jest ważne, że te kupony, jak już otrzymacie te możliwości, to możecie, musicie je rozesłać w przeciągu 15 dni do tych swoich partnerów. Kupon otwiera się na 10 dni. Kolejne w ciągu tych 15. I teraz bardzo ważna informacja. Jeżeli tylko zarejestrujecie ten kupon, drodzy Państwo, to macie możliwość skorzystania z tej promocji w przeciągu całego okresu trwania 15 etapu. To jest naprawdę genialne rozwiązanie, bo zobaczcie, że tam najwyższe dyskonto w tej chwili za 150 tysięcy dolarów było tylko 47, a tu macie 70, tu było 74, 80, nawet do 90 tamte dyskonto dochodziło. Kto nie może brać udziału? Kuponu nie można podarować, drodzy Państwo, w następujących przypadkach. Jeżeli partner ma już kupon i jeżeli partner jest uczestnikiem promocji Unii 74, to musicie rozesłać, możecie rozesłać do swoich partnerów. Nowych, w górnych liniach i dolnych, nie ma znaczenia. Ważne, żebyście spłacili te zobowiązania do jutra i po prostu uruchomili sobie te kupony, drodzy Państwo. No i teraz, drodzy Państwo, nasza firma przechodzi do elitarnego klubu premium. Jak wiecie, już ja informowałem Was wcześniej, taki klub powstał. Tydzień temu było, drodzy Państwo, jego otwarcie. Było przemówienie naszego dyrektora generalnego, pana Kudryszowa i pan Suchodojew. Możecie sobie to otworzyć w naszych biurach osobistych. Jest to klub zamknięty, w którym członkowie otrzymują dodatkowe, znaczące przywileje korzyści. Jednoczy on partnerów z całego świata, zapewnia dostęp do ekskluzywnych propozycji i
prywatnych wydarzeń. Znani członkowie klubu premium będą mogli znacznie szybciej osiągać swoje cele finansowe. Klub premium SWC to potężne środowisko ekologiczne, rozwój osobisty członków klubu i rozwój ich kariery, priorytetowy dostęp do wiadomości oraz wyjątkowych możliwości wydarzeń. Dodatkowo profesjonalne doradztwo i wsparcie ważnej inicjatywy i obsługa na najwyższym poziomie. Klub premium jest otwarty dla każdego partnera, który wnosi znaczący wkład w swojej społeczności i aktywnie wspiera technologię UST. Tam jest pewne warunki są, drodzy Państwo, a mianowicie takie, że własny obrót w takim klubie, żeby przystąpić do tego klubu, jest na poziomie 20 tysięcy dolarów i do piątej linii obrót tych Waszych partnerów musi przekroczyć 100 tysięcy dolarów. I to jest, nawet jak uzyskacie taki status, drodzy Państwo, to trzeba go podtrzymywać w kolejnych latach. To nie jest tak, że raz macie nadane i już się wszystko kończy. Nie, nic z tych rzeczy. To trzeba będzie co roku po prostu sobie uzupełniać i zwiększać ten. I to chodzi, żebyśmy tutaj intensywnie pracowali. No ale, drodzy Państwo, partnerzy z klubu premium będą mieć w pierwszej kolejności informacje na temat najkorzystniejszych oferty takich biznesowych, inwestycyjnych, także spotkania z panem Junickim zamknięte, to jest warto się do tego klubu jak najbardziej dostać. Kolejna sprawa, rozwiązania naszego UST mogą poprawić efektywność przemysłu wydobywczego. Otóż ten Unitrans, ten środek transportu taśmociągu towarowego pozwala na przyspieszenie i dostawę towarów masowych i może obniżyć jej koszt. Unitrans znajdzie zastosowanie w przemyśle wydobywczym i naftowym, węglowym, hutniczym i budowlanym, działając jako bardziej wydajny sposób dostarczania minerałów w porównaniu z pojazdami samobieżnymi. Unitrans można połączyć do linii ruchów Unitrak. Demonstracja tych naszych rozwiązań kontenerowych planowana jest na koniec roku 2023 i zdaniem naszego projektanta, jego pierwszy projekt taki komercyjny pozwoli na taki duży wzrost zainteresowania technologią UST, w tym ze strony potencjalnych klientów. Dalej, mamy jeszcze 2 minuty. Przyszłość należy do studentów. Innowacyjne firmy zawsze były inspiracją dla wielu studentów pragnących zmienić świat i tak, drodzy Państwo, odwiedzają studenci nasze centra testowe zarówno na Białorusi, jak i w Szardży. Studenci odwiedzający te nasze centra czerpią z tego sporo korzyści. Mamy tutaj Centrum Testowania i Certyfikacji USK i to nie tylko platforma do tworzenia i certyfikacji sprzętu USK, ale także ważny ośrodek pracy naukowej. Współpraca z różnymi instytucjami edukacyjnymi jest jednym z priorytetowych obszarów naukowej USK. Transport. Tym razem centrum odwiedzili studenci Indrus Business Academy. Widzicie tu Państwo tą naszą kochaną młodzież, jak nas podwiedzała. Tu mają przedstawione miasto linearne. No i oczywiście mieli też przejażdżkę tym naszym pojazdem, tym do tej przewozu tych pasażerów w tej subtropikalnej temperaturze. I kolejna, również jako technopark odwiedziła wycieczkę uczniowie z Białorusi, opowiedziano im o historii tego ekoparku, ekotechnoparku, zwiedzili nasze pojazdy, mieli okazję, jak również centrum to sterowanie i odwiedzili muzeum, drodzy Państwo, techniki. Ja zrobię Wam specjalny reportaż z tego, jak będziemy teraz na ekotechnoparku. Dziękuję, żegnam się bardzo, mile zapraszam 15. Za chwilę nas rozłączą. Jeżeli macie pytania, piszcie na Skype'ie, na Jamformita, mamy te sesje.